Świadectwa naprawdę są ważną rzeczą i słuchając, co inni przeżywają, z czym się borykają, jakie zwycięstwa przechodzą w swoim życiu, myślę, że to jest największym wzmocnieniem. Tutaj było kilka rzeczy powiedzianych ze świadectw, które można by było jeszcze teraz kontynuować. I to kontynuować tak w sposób biblijny, jako kazanie. Ja może chciałbym w tej chwili zacząć od psalmu 133. To jest bardzo króciutki psalm, przeczytam go, czytam z Biblii Tysiąclecia, Biblii Katolickiej, dlatego tam troszeczkę może inaczej w waszych Bibliach będzie. Psalm 133. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olej na głowę, który spływa na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty, jak rosa Hermonu, która opada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki. I ten psalm zaczyna się od słów oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Inne tłumaczenia mówią, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Nie wiem, chyba tak jest akurat. Proszę? Gdy żyją w zgodzie. Jest kłopot z tłumaczeniem. Nie ma idealnego tłumaczenia. Wszystko, co jest przetłumaczone, to zawsze ma jakiś przybliżony sens. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale sens tych wszystkich tłumaczeń oddaje nic innego, jak tylko to, że przebywać w społeczności. Ja nawiązuję teraz do tego, co Robert powiedział. 94 dni go nie było. I tęsknił. I tęsknił, bo dopiero jak czegoś doświadczymy na własnej skórze, my z teorii jesteśmy bardzo często perfekcyjni. Będę musiał tam wyjechać na tydzień, albo będę musiał, a nawet i odsiedzieć w więzieniu 2 lata, a potem wyjdę. Moi kochani, dopóki jest to tylko teoretycznie, sobie zdajemy z tego sprawę, tam poukładaliśmy sobie jakoś w umyśle, to jest zupełnie inaczej, aż tego doświadczymy. Aż coś dotknie naszej ręki, naszej skóry, aż rzeczywiście znajdziemy się w jakimś położeniu i wtedy się okazuje, że to wszystko, co miałem teoretycznie tak bardzo dobrze przygotowane, to było nic w stosunku do tego, jak to jest w praktyce. I moi drodzy, społeczność to jest też czymś takim, co my chyba nie doceniamy, dopóki nie spotka nas coś takiego jak Roberta. To nie jest jakoś przymusowe. No, mógłby pewnie zrezygnować, mógłby szukać innej pracy, ale o wiele gorzej jest, jeżeli to jest jeszcze bez wyjścia innego. I wtedy dopiero zdajemy sobie sprawę, jak miłą jest siostra Marysia, która dzisiaj jest z nami. Brat Stefan. Jak miłym jest Józef, czy osoba, która jest po raz pierwszy? Monika? Monika. Nie doceniamy, dopóki czegoś nie stracimy. Dopiero jak jesteśmy czymś dotknięci, ale dotknięci w taki sposób praktyczny, fizyczny, dopiero zaczynamy to doceniać. Ale moi kochani, dlaczego Robert tęskni za tą społecznością? Pozostanę przy tobie, przy twoim przekładzie. Myślę, że się nie gniewasz o to. Moi drodzy, są czasami społeczności i ktoś je opuści, a bywa, że zaglądnie gdzieś do innej jakiejś i nie ma ochoty wrócić. I to jest znowu dla nas jakaś nauka, jakieś ostrzeżenie i znak zapytania, co się dzieje, jeżeli jest tak, że ktoś, kto wyjedzie, to odetchnie z ulgą.
Bywa tak? No tym razem przejdę na pastora. Opowiadał, jak był w wojsku i kończąc służbę wojskową, tam gdzieś blisko tej jednostki był zbór, tam gdzieś odnalazł pewną rodzinę i tak był zafascynowany serdecznością, atmosferą, miłością, która brakuje, panuje w tej rodzinie, że nie miał ochoty wracać do swoich rodziców, bo atmosfera była inna. I moi kochani, tutaj też może być atmosfera, którą my zrobimy i ona może być inna. Ona może być inna za pół roku, ona może być inna nawet na następną niedzielę. Jeżeli zrobimy pieczone i tam usiądziemy przy stole, no tak to czasami bywa, że zamiast spędzić miło czas, to można się i pokłócić. Można, wszystko zależy od nas, od tematów, które będziemy chcieli poruszać, od nastawienia, od mojego ja i tak dalej, i tak dalej. I już może być, że za tydzień nie bardzo będę miał ochotę, jeżeli nie przyjść, to popatrzeć na kogoś nawet. No bo się pokłóciłem. Moi kochani, to, czym chciałbym się podzielić dzisiaj, to impulsem może będą przede wszystkim słowa naszego Pana. Słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, no nie tylko, ale Ewangelista Mateusz w 6 rozdziale zapisał i jest to wyrywek modlitwy, którą uczył nasz Pan, modlitwy pańskiej, jak to nazywamy. I 6 rozdział, 12 werset jest to słowa, które brzmią: i odpuść, przebacz, inne tłumaczenia mówią, nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I moi kochani, żeby było miło, żeby było w jakiejś społeczności ciepło, żeby do tej społeczności chcieć przychodzić. I to nie tylko chodzi o zbór. Równie dobrze to może być, tak jak powiedziałem przed chwilą, dom, a może być nawet i klasa w szkole, czy w pracy, obojętne, czy w biurze, czy gdziekolwiek indziej. Przecież tam wszędzie są społeczności. Zastanówmy się, do której społeczności idę chętnie, czy do każdej? A może w jakiej społeczności jest mi bardzo ciężko? Może tylko myślę, jak się stąd wyrwać, jak stąd uciec. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego są takie problemy? Otóż, no, Słowo Boże mówi, nie masz doskonałego ani jednego. To bardzo często, jak ktoś przychodzi w jakąś społeczność, wydaje mu się, że tu jest idealnie. Moniko, jeżeli tobie się będzie wydawało, że jest tu idealnie, to tak nie jest. Bo jesteśmy tak samo niedoskonali, jak wszyscy inni ludzie. Czego możemy się spodziewać? No tego, że może już dziś, a może przy jakiejś innej okazji, a może za miesiąc, może za rok, ale ktoś niestety nadepnie mi na odcisk. Ktoś niestety mnie obrazi. Ktoś niestety zgrzeszy przeciwko mnie. I zaczyna się problem. I zaczyna się problem. To, co było do mnie do tej pory takie miłe, wydawało się, że żyć bez tego nie mogę, przestaje być miłe. Ci ludzie zaczynają w moich oczach się przedstawiać zupełnie inaczej. Ta osoba, która była teraz do tej pory taka ładna, teraz, okej, patrzeć nie mogę. Tylko dlatego, że wyrządził mi krzywdę. Tylko dlatego, że zrobił coś niedobrego. I dlatego Pan Jezus w swojej modlitwie, popatrzmy, jaka ona jest krótka. Ja jej nie będę odczytywał, bo chciałbym dzisiaj, żeby było krótko. W tej krótkiej modlitwie są wypowiedziane właśnie te słowa. Jeżeli Pan Jezus wypowiada tylko parę zdań i to ma być
nauka to ma być przykład dla wszystkich na tysiące lat, to znaczy, że to muszą być rzeczy najważniejsze. W takim razie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką powinniśmy czynić w naszym życiu. Bo jak powiedziałem, każdy z nas upadnie. Każdy z nas będzie winien przeciwko komuś. I teraz jest pytanie, czy potrafi się do tego przyznać? Ale też jest drugi problem, czy ta druga strona potrafi przeprosiny przyjąć? Bo ona również może się odwrócić. I dlatego chwilę chciałbym, żebyśmy poświęcili na to, jak mamy patrzeć, jak mamy podejść do odpuszczania, do przebaczenia. Komu trzeba przebaczyć? No, jeżeli powiemy, że musimy przebaczyć bratu, bo tak jest napisane, może odczytamy dwa wersety, tak żeby... Nie było bez potwierdzenia. List do Efezjan, niedawno go przerabialiśmy. 4 rozdział i 32 werset, a może już od 31. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Do kogo pisze apostoł? Pisze do braci, pisze do zboru, pisze do kościoła, a więc do tych, którzy się zgromadzają, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, którzy chcieli iść Jego drogą, chcieli Go mieć za Pana. Co tu pisze? Dla tych, którzy się nawrócili, dla tych, którzy się odrodzili na nowo, odrodzili z ducha, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość. Czy to możliwe? No tak, tak, możliwe. Czasami zależy od temperamentu. Moja żona ma taki temperament, że czasami nie jestem w stanie jej poskromić. Wybuchnie, to wybuchnie. A więc tak jest. List do Kolosan. Jeszcze drugi przykład, 3 rozdział. 3 rozdział i wersety 12-13. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichą sprawiedliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Łatwo napisane, prawda? I łatwo dochodzi do naszego umysłu. Mamy odpuszczać. A jak z praktyką? Czy tylko bratu? A tak w ogóle, to kto to jest brat? Jakbyśmy chcieli być tak bardzo rygorystyczni do słowa, które jest napisane, do litery słowa, no to w takim razie siostrze, żonie, czy komuś tam jeszcze nie? Myślę, że to też trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli tu pisze brat, to brat rozumiemy w sposób bardzo szeroki. Kto to jest brat? Kto to jest siostra? Otóż myślę, że przede wszystkim zawsze myślimy o więzach krwi, ale oprócz tego to wiemy, że jeżeli się wychowujemy razem, no właśnie w jakiejś rodzinie, to jest bardzo dobra znajomość, bo przecież od urodzenia się, zwłaszcza tej drugiej osoby, czyli mojej siostry, mojego brata, znam i wiem, na co mogę liczyć, co ona lubi, co on lubi, jakie ma skłonności i tak dalej.
to jest również opieka tych samych rodziców, brat i siostra, czyli ci sami rodzice. Naszym ojcem jest Pan Bóg w niebie. Naszą matką, no, moglibyśmy się zastanawiać, ale moi kochani, pozwolę sobie taki przykład dać z listu do Galacjan, gdzie jest powiedziane, że jesteśmy dziećmi przymierza, pokazanego w Sarze albo w Agar. Agar, że rodzi w niewolę, a Sara do wolności. A więc przymierze może być taką naszą matką. Ojciec w niebie, Bóg w niebie i przymierze, które nas zrodziło do społeczności z Bogiem. A więc tych samych rodziców. Wspólne, moi kochani, troski, wspólne kłopoty, wspólne radości, cele. W rodzeństwie nie ma pana. Nie panuje brat nad bratem, brat nad siostrą. Nie. Jesteśmy równi. Równi. I to jest braterstwo, to jest podporządkowanie się również rodzicom. I moi kochani, mamy jako bracia, jako siostry odpuszczać sobie, przebaczać sobie wzajemnie. Ale nie tylko. Nie tylko bratu, nie tylko siostrze. Bo jeżeli sięgniemy w inne słowa, w inne miejsce, to możemy przeczytać słowa, które wypowiedział Pan Jezus. I przeczytam z rozdziału 23. Werset 30. Może od 33 do 34. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Komu ojciec miał przebaczyć? Kto to czynił? Z jednej strony Pan Jezus był wydany przez Żydów, ale wtedy, kiedy był krzyżowany, to był krzyżowany rękami żołnierzy rzymiańskich. Obojętne, jak na to popatrzymy. Czy Pan Jezus myśli również o Żydach, to przede wszystkim na pewno myśli o żołnierzach, którzy wykonują wyrok. I mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc trudno żołnierzy rzymskich nazwać braćmi Jezusa Chrystusa. O ile Żydzi czasami w tej kulturze, cały naród, bywało, że nazywali się braćmi, siostrami, niekoniecznie myśląc tylko stricte o rodzinie, o tyle tutaj z pewnością dochodzą jeszcze żołnierze. I Pan Jezus mówi: wybacz im. Podobne słowa, nie będę tego odczytywał, wiemy, mówi święty Szczepan, prawda? Pierwszy męczennik, który mówi: odpuść im, Jezu. Tam chyba też jest powiedziane: bo nie wiedzą, co czynią. Moi kochani, wynika z tego, że mamy odpuszczać i bratu, ale też i wszystkim ludziom. O tym, że mamy odpuszczać winy, przewinienia, grzechy wszystkim, myślę, że też warto jeszcze przeczytać słowa, które wypowiedział Pan Jezus z Ewangelii Mateusza, zaczerpnięte, 5 rozdział. Przeczytajmy
43 i 44 werset. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jakież dziwne słowa, prawda? Ktoś nas prześladuje, ktoś jest wrogiem, ktoś nam zło rzeczy. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I moi kochani, chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli, że to nie jest to samo, co miłość do wrogów nieprzyjaciół, co przebaczenie wrogom i nieprzyjaciół, a przebaczenie, które jest według względem mojej siostry, mojego brata. To, co charakterystyczne, jak chodzi o przebaczenie wrogowi, jak chodzi o przebaczenie mojemu złoczyńcy. Moi kochani, czy możemy się spodziewać tego, że ktoś, kto jest moim wrogiem, przyjdzie i poprosi o to? Ktoś, kto jest pełen nienawiści, źle do mnie usposobiony, czy przyjdzie i poprosi o przebaczenie? Owszem, może się tak stać, ale wtedy już nie będzie wrogiem. Wtedy już zrozumie swoje postępowanie i będzie chciał zgody. Ale jeżeli nie będzie chciał zgody, czy żołnierze pod krzyżem zrozumieli? Poprosili? Nie. Aby przebaczyć komuś, kto jest moim wrogiem, komuś, kto jest w świecie, szeroko pojętym. Moi kochani, nie możemy czekać na to, że ktoś przyjdzie i o to poprosi. To już niestety, ale sami musimy w sobie wyrobić taką taką postawę, tak przemienić swoje serce, tak przemienić swój umysł, żebym mógł rzeczywiście popatrzeć na tego, który mi wyrządza krzywdę, zło, z miłosierdziem, z pobłażliwością. Jesteś biednym człowiekiem, oby się Bóg nad tobą zlitował. Ja tobie wybaczę. Trudne. Na pewno trudne, bo łatwo się to mówi tutaj, teraz, mnie tutaj nic nie dotyka, nikt mi krzywdę nie robi. Inaczej to jest, jeżeli coś przeżyjemy. To jest tak, jak zacząłem, kiedy Robert mówił, że dopiero jak tam jest, czuję, co to naprawdę znaczy pozbawienie społeczności. I moi kochani, na to musimy przemienić swój umysł, musimy przemienić swoje uczucia, swoje emocje i starać się przynajmniej dążyć do tego. Bo mam wrażenie, że może i mnie samemu tutaj wiele brakuje. To jest o tyle niedobra sytuacja i znacznie lepiej się mówi z tej strony, jeżeli czegoś już doświadczyłem, ktoś by mnie bardzo mocno zranił i potrafiłem to zrobić. Nie wiem, no może bym się musiał zastanawiać teraz długo, czy ktoś mnie bardzo mocno zranił, ale myślę, że nie. Ale może się tak stać. I wtedy mam mieć na tyle siły, aby mu przebaczyć. A jak to jest względem brata? Czy są jakieś wymagania? Jak na to popatrzeć? Ta sytuacja jest trochę inna, moim zdaniem. Przeczytajmy słowa zawarte w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział.
Na początek przeczytam wersety 21-22. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? W tym tłumaczeniu jest odpowiedź: nie mówię ci, Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Wiemy, że inne tłumaczenia mówią, że 70 po 7, no to już w ogóle astronomiczne liczby wychodzą. Moi kochani, to jest problem. Ile razy może ktoś, ileż razy on będzie mi to robił? Ileż razy on jeszcze mi tak zrobi na złość? Apostoł Piotr, wiedząc, że Pan Jezus jest miłosierny, że Pan Jezus jest dobrotliwy, że Pan Jezus jest w zasadzie miłością, chyba wymyślił taką liczbę zaporową. No bo tam jeden, to Pan Jezus wiadomo, że powie, że muszę. Dwa, no może też mi każe. Trzy, no bo jest bardzo miłosierny. Dam 7. 7 to już taka zaporowa. No przecież nie może ktoś co chwilę przychodzić do mnie i A Pan Jezus mówi coś jeszcze zupełnie innego. I tu nie chodzi, moi kochani, o liczby, o cyfry. Tu chodzi o mentalność. Tu chodzi o zrozumienie pewnej zasadniczej nauki, że ilekroć ktoś się potknie, ale się opamięta i przyjdzie, to ja mam być względem niego otwarty. I to nie chodzi o 2, o 5, o 10, o 100. Nie. Tu chodzi o to, żebym zrozumiał, że każdy upada, każdemu zdarzają się potknięcia i jest tylko pytanie, czy jego przyjście do mnie to jest szczerym przyjściem, czy tylko dla pokazu. Bo moi kochani, bardzo często jest tak w naszym życiu, że ktoś zrobi coś złego, przychodzi i mówi: przepraszam. Nawet jeszcze, przepraszam. I już się odwraca i już go nie ma. To nie o to chodzi. Chociaż popatrzmy, jak ciężko niektórym osobom jest wypowiedzieć słowo przepraszam. To już jest dla nich straszna kara. Bywa tak. Są ludzie, którym nie przepuszcza gardło. I jest to dla nich wielkie już osiągnięcie, jeżeli to powiedzą. Ale to przecież nie o to chodzi. Tu chodzi o szczere przyjście do drugiej osoby i pogodzenie się. To, co myślę, jest ważne w tym, żeby rzeczywiście ta społeczność była piękna, żeby to było tak, jak psalm mówi, gdy bracia w zgodzie mieszkają, zgodnie mieszkają, żebyśmy to umieli wypielęgnować, to nie ma innego wyjścia. My musimy umieć przebaczać. Bo nie jesteśmy doskonali i nie uda nam się przeżyć, żeby nikomu na odcisk nie nadeptać. Nie ma takiej możliwości. A więc musimy się nauczać odpuszczać. Musimy się nauczyć przebaczać. I to, że tak musimy... Ten zegar jest przyspieszony, to jakoś... Szybciej idzie niż poprzednio chyba. Może tak. No, dalszy ciąg to jest przypowieść, to ja jej nie będę odczytywał, bo my ją znamy. Przypowieść o niemiłosiernym dłużniku, prawda, który najpierw zostaje wezwany przez króla, czy tam przez jakiegoś pana i ma dług i ten dług mu jest darowany, prawda? Ale potem widzi kogoś innego. Jemu majątek został darowany, a uczepił się swojego dłużnika i wymusza haracz. Ale
jedną rzecz będę chciał odczytać, jednak jeden werset. No i tak teraz i tak muszę czytać, no bo nie wiem, który to jest. 26, czyli 18 rozdział, 26 werset. Wtedy sługa padł mu do stóp i poprosił, chodzi o króla, o tego pana. Padł mu do stóp i poprosił go: Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko ci oddam. I to, co jest reakcją tego pana, pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Ale co nastąpiło? Nastąpiła prośba. Ten sługa się zwrócił do tego króla, czy do tego pana, że Panie, okaż mi swą cierpliwość. To nie jest tak, że on odszedł. Gdyby nie poprosił, to król już wcześniej zadecydował, weźcie go, wstawcie razem z rodziną do więzienia, aż wszystko będzie spłacone. Praktycznie nie byłoby to spłacone, bo dług, który tam był, jeżeli ktoś ma trochę wyobraźni, to był dług nie do spłacenia. Moi kochani, to co ważne, odpuszczenie, darowanie, przebaczenie następuje po wypowiedzeniu prośby. Prośby serdecznej. W Ewangelii Łukasza XVII rozdział Pan Jezus znowu wypowiada słowa odnośnie przebaczenia. Może przeczytajmy od pierwszego do czwartego. Słowa Pana Jezusa. Rzekł znowu do swych uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. A więc Pan Jezus przede wszystkim mówi, że zgorszenia przyjdą, będą przychodziły. Wina jest bardzo duża tego, przez którego te zgorszenia przychodzą. I dalej Pan Jezus mówi, jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Moi kochani, jeżeli ktoś żałuje, tylko naprawdę żałuje, to nie jest tak, że przyszedłem teraz i powiem do kogoś, no wiesz, żałuję, pardon, podaję rękę. Nie. My myślę, że sami wiemy dobrze po tym, jak ktoś się zachowuje, po tym, jak oczami patrzy, nawet może i po mimice, czy jest to prawdziwe to, co robi, czy tylko dlatego, że tak mu kazano, albo na pokaz, albo z jakiegoś innego powodu. Pan Jezus mówi, jeśli będzie żałował lub jeśli zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. A więc jest to pewien wymóg, który jest też potrzebny i który też powinniśmy przyjąć sobie do serca, że z jednej strony brat powinien do mnie przyjść i to zrobić, z drugiej strony ja powinienem odpuścić i więcej tego nie wspominać. To, żeby brat przyszedł, żeby móc zastosować te wymagania, te przepisy, to moi kochani, pierwsza sprawa, jaka jest, to on musi o tym wiedzieć. Często bywa tak, że my robimy coś i wydaje nam się, że jest w porządku. No co, że tam coś takiego powiedziałem. No co, że tam wziąłem, zabrałem. No co, że coś zamknąłem.
Moi kochani, bardzo często zrobimy coś, powiemy coś i uważamy, że jest wszystko w porządku. To dopiero jak ktoś nam zwróci uwagę, ktoś powie, to dopiero otwierają się nasze oczy, że przecież skrzywdziłem, że przecież w ogóle nie wziąłem pod uwagę, że to było potrzebne komuś tam, że to było bardzo nieodzowne komuś. Niby nie chciałem nic złego, ale jednak mogłem coś złego uczynić. I pierwsze co, to osoba, która powinna przeprosić, musi o tym wiedzieć. Inaczej, no trudno. Nie mogę mieć nawet pretensji do kogoś, kto nie wie o tym przecież. No, to jest takie, z jednej strony oczekuje, ale z drugiej strony nas oczekuje, jak ta druga osoba nie wie o tym, że wyrządziła mi szkodę, że zgrzeszyła. I dlatego, moi kochani, pójdziemy jeszcze do Ewangelii Mateusza, do 18 rozdziału, wersety wcześniejsze niż czytaliśmy. To jest ta nazywana reguła złotą regułą, którą myślę, że warto sobie przypominać. Ona już tutaj nie jeden raz za tego mojego bytowania w tym zborze była poruszana, ale myślę, że warto to znowuż podkreślić, przypomnieć. Gdy brat, to jest 18 rozdział od 15. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Moi kochani, chcemy, żeby to było miło. Chcemy, żeby była zgoda. Żeby była to społeczność, do której wszyscy będziemy chętnie wracać. To jeśli zgrzeszy mój brat, to idź i powiedz mu to w cztery oczy. Siostrze też. I siostry też z tego nie są zwolnione. Moi kochani, jak jest w praktyce? Pastor mi zrobił krzywdę, ale zamiast rozmawiać z pastorem, to ja poszedłem najpierw do żony, żona pierwsza wysłucha, a potem do Józka, a potem jeszcze do kogoś, ale do pastora po prostu. No moi kochani, tak bardzo często reagujemy. Bardzo często jest tak, że wiedzą już wszyscy, ale nie ta osoba, która wiedzieć powinna. Bo jeszcze jak ktoś coś powie, słuchaj, powiem ci tak w tajemnicy, nikomu nie mów, to nie ma siły, wszyscy będą wiedzieli. Ale z wyjątkiem tej osoby, która ma wiedzieć. Moi kochani, to są takie bardzo proste zasady. Bardzo proste, no bo zgrzeszył ktoś przeciwko tobie. Ja wiem, kto zawinił. Żeby nie było zawsze na pastora, to na przykład Patrycja. I ja nie idę do Patrycji, tylko właśnie do wszystkich innych. Moi kochani, nie wolno. Nam tak robić nie wolno. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata, pozyskasz siostrę. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi, donieś zborowi, przedstaw sprawę ogólnie. Owszem, są osoby, które zawsze powiedzą, ja mam rację, ja się nie mylę, ja jestem w porządku. No przykra jest takie podsumowanie, jeśli i tych nie usłucha, znaczy, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin celi. Są osoby, które nie przyjmują do swojego umysłu, że zawiniły, że zgrzeszyły, że komuś wyrządziły krzywdę. Nie, on zawsze ma rację, on zawsze jest w porządku. Jeżeli mamy w sobie takie mniemanie, że zawsze robimy w porządku, zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoimi zasadami, I że nie będziemy się przed nikim płaszczyć, przepraszać, całować, to już znaczy, że jest bardzo z nami źle. To już znaczy, że tak naprawdę ja nie jestem nowonarodzony. To mocne słowo, co teraz powiedziałem. Bo my mamy być nowonarodzonymi, odrodzonymi w duchu. Jeżeli mam pewność taką, że ja zawsze mam rację, nie narodziłem się na nowo. Popatrzmy,
ta zasada mówi o tym, że najpierw, jeżeli wykonam to, co powinienem wykonać, pójdę do brata, ewentualnie wezmę dwóch świadków, to wtedy brat, siostra wiedzą o winie. I wtedy dopiero mogę oczekiwać na jakieś przeprosiny. Wtedy dopiero mogę oczekiwać na wyciągnięcie ręki. Jest też ta druga strona. Bo oprócz tego, że ktoś przychodzi, to tak naprawdę to słowo, którym się dzisiaj dzielę, to jest przebaczenie bratu, odpuszczenie winy bratu. I moi kochani, ta pierwsza rzecz, najpierw ktoś musi o tym wiedzieć, ale potem jest chęć przebaczenia u mnie. Bo choć Patrycja przyjdzie i powie mi, no nie powie mi Adam, tylko wujek mi powie, o, wujek mi powie, tak? Wujek, wybacz, przepraszam, postaram się, żeby więcej tego już nie zrobić. Przynajmniej będę się starała. To ja w tym momencie co mogę zrobić? Mogę ją uścisnąć, mogę wyciągnąć ręce, ale mogę też odwrócić plecami. I to jest to, co stoi na przeszkodzie, żeby tutaj chciało się przebywać. Żeby tu przychodzić z ochotą. I moi kochani, nad tym musimy pracować. To jest rzecz, której Pan Jezus wymaga jako jeden z priorytetów. Jeżeli to w modlitwie pańskiej jest powiedziane i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to nie bez powodu w tych tylko kilku zdaniach jest akurat to jedno umieszczone. Moi kochani, jeszcze jedna taka, no, nie powiem już tej historii starotestamentalnej. Chciałem jeszcze trochę opowiedzieć o Jakubie i o Ezawie. Wiemy, że ci bracia się pogodzili dopiero po kilkudziesięciu latach. A może kilkudziesięciu nie, ale ponad 20 na pewno, bo służył za jedną żonę, za drugą żonę, potem jeszcze 7-6 lat. Czyli już upłynęło 20, służył tam u Labana jeszcze chyba więcej. A więc upłynęło dużo czasu, zanim się spotkał z Ezawem. Ale moi kochani, jak się już spotkali, to co? Padli sobie w objęcia. Tylko mówię tak w streszczeniu. A dlaczego to mówię? Moi kochani, ja nie chcę naciskać na nikogo, że jeżeli się pokłóciłeś z kimś tam, to już natychmiast idź i napraw sprawę. Bardzo dobrze by było, jakby tak było. Ale są pewne blokady, są czasami rzeczy, które nie przeskoczymy. Ezaw w momencie, gdy Jakub odchodzi, pała taką nienawiścią, że jego spotkanie ponowne z bratem, spotkanie tych dwóch braci ze sobą skutkowałoby czym? Śmiercią Jakuba. Ezaw zawziął się w sobie, zabije go, prawda? No szkoda, że nie chcę, mówię, ciągnąć, bo mamy... Musiał upłynąć czas. Moi kochani, danie komuś czasu, tydzień, miesiąc, może czasami nawet i parę lat, też nie jest rzeczą złą, ale to jest już takie wyjście ostateczne, moi drodzy. Dobrze jest pogodzić się nawet po iluś latach, niż wcale. Ale im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. I zapamiętajmy te słowa. Oto jako rzecz dobra, jako miła, gdy bracia w zgodzie mieszkają na chwałę Panu Bogu. Amen.